Dzisiaj mamy możliwość świętowania dwóch świąt i nasze takie lokalne święto, jakim jest otwarcie oficjalne, poświęcenie i oddanie do użytku amfiteatru letniego. Jestem usatysfakcjonowany tym, że mamy taki obiekt. Obiekt, który kiedyś, kiedy planowaliśmy w 2008 roku, budził różne zdania i takie dobre i przeciwko. Po co, a dla kogo, a czy stać nas na to, a do tej pory zresztą niektórzy komentują to w różny sposób, że niepotrzebnie wydane środki. Ale po dzisiejszym przedstawieniu to, co mamy i to, co młodzież pokazała zespołu szkół w Gromniku, która jest przygotowana przez wspaniałych nauczycieli, mogę stwierdzić, że jestem dumny, że powstał. Mogę tylko jedynie żałować, że tak późno, bo tej młodzieży ze zespołu szkół w Gromniku, jak i również szkoły policyjnej, naprawdę już się dawno należało, aby taki obiekt powstał właśnie w tym miejscu. Przede wszystkim wielka radość z tego, że udało się kolejny projekt zrealizować, również nie tylko jako wicemarszałek Małopolski, ale jako sąsiad, mieszkaniec sąsiedniej gminy. W związku z tym bardzo się cieszę, że udaje się z jednej strony poprzez współpracę z samorządami lokalnymi jednak przygotowywać projekty w taki sposób, które mogłyby potem uzyskać to dofinansowanie, no ale ta radość jest jeszcze o wiele większa w momencie, kiedy ten projekt udaje się doprowadzić do samego końca, bo bardzo często tak się zdarza, że na skutek jakichś protestów, jakichś innych wydarzeń, że jednak te inwestycje są blokowane. Tutaj udało się zrealizować, doprowadzić do szczęśliwego finału i to jest przede wszystkim wielka radość, wielka wdzięczność. A dzisiaj przyjeżdżam jako sąsiad, jako gospodarz Tarnowa i z dużą satysfakcją obserwuję, jak Gromnik pięknieje, jak wprowadzają się nowe elementy architektury. A słusznie pani powiedziała, to nie jest tylko Muszta, to jest amfiteatr, to jest dla mieszkańców miejsce spotkań w pięknie uporządkowanym parku, jednym z najpiękniejszych w Małopolsce, a więc tylko pogratulować i tylko mogę powiedzieć, że są gminy, które mogą zazdrościć takiego ładnego kompleksu. Budowa tego obiektu właśnie była pod tym kątem, by wszystkie ważniejsze uroczystości, wydarzenia, święta, jeżeli tylko na to aura pozwoli, tu się właśnie odbywały i dobrze się złożyło, że te wydarzenia się zbiegły. Święto flagi, święto 3 maja i oficjalne oddanie do użytku tego amfiteatru. To było długo oczekiwane wydarzenie, prace trwały programowe już bardzo długo i wszyscy już powoli zaczynali wątpić, że ta muszla tu powstanie. Skąd te wątpliwości? Wątpliwości były takie, bo prace trwały bardzo długo, od początku istnienia lidera. Pomysł padł właśnie w tym programie, żeby stworzyć taką muszlę w Gromniku, taki amfiteatr letni. Wiadomo dlaczego, bo mamy zdolną młodzież, jest co pokazywać i brakowało takiej właśnie budowli w Gromniku. Zajmuję wiele ziem, ale kusi mnie, żeby mieć więcej. Chcę mieć kawałek Polski dla siebie. Jestem dużym cesarstwem, ale Kraków bardzo mi się podoba. Chcę go mieć. Jestem dość młodym państwem, dlatego ciągle mam apetyt na nowe ziemie. Królestwo Polski to łakomy kąsek. Też chcę kawałek. Dla dobra powszechnego. Dla ugruntowania wolności. Dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy. Ja gratuluję panu wójtowi Gromnika, jak również wszystkim mieszkańcom właśnie takiego obiektu. Dzisiaj wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto, połączone właśnie z odbiorem i przekazaniem do użytkowania pięknego obiektu. No taki obiekt w każdej miejscowości większej, zwłaszcza w siedzibie gminy, jest potrzebny, bo mieszkańcy oczekują spotkań, występów, a to jest właśnie taki obiekt. Myślę, że zarówno mieszkańcy Gromnika, jak i mieszkańcy gminy Rzepiennik będą mogli korzystać z tego obiektu. Tym bardziej, że wielu uczniów tutejszej szkoły
jest z naszej gminy. Dużo zrobiliśmy w naszej gminie, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, kanalizację, wodociągi, oświata. Teraz troszeczkę też dla duszy, dla nas, dla młodzieży, dla mieszkańców, którzy chcą też wypocząć, chcą spędzić wspólnie czas właśnie w tym miejscu, którzy chcą posłuchać bardzo utalentowanej młodzieży. I no, ja mam nadzieję, że to dopiero będzie początek i to, co nieraz już powtarzaliśmy, myślę, że Gromnik będzie zupełnie inaczej postrzegany, jako wesoły, kulturalny, działający na niwie nie tylko sportowej, nie tylko takiej w stowarzyszeniach typu strażackich, ale również właśnie w działalności kulturalnej. Świetna oprawa artystyczna, duże wrażenia, także człowiek sobie przypomina, jak było tutaj, także jest tak trzymać dalej. Pięknie przedstawienie przygotowane przez dzieci, no serce się ściska. I widzę też łzy wzruszenia. Tak, tak. Bardzo mi się to podoba, dobrze, że dzieci mają czym zająć, młodzież. Więc my lecimy, gorące rytmy, pierwszy utwór, La Bamba, już teraz zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Tak? Teraz mamy La Bamba! Jak się podobają te latynoamerykańskie szalone klimaty? Bardzo się nam podobają. Co prawda przyszliśmy przed chwilą, ale rozkręcamy się wraz z imprezą. Jak się podobają te latynoamerykańskie klimaty? A mnie to w ogóle. Dopiero przyszedłem, tak że za chwilę dopiero mogę ocenić. Dla nas na przykład, dla nas starszych, to wspaniała też muzyka jest, ale to już dla młodych.